Także poprosiłem pana Janka Sotyla, bo on mi dopowiedział. Zapytam pana Kubienia. Było tak? Panie prezesie, no uważam, że należałoby poczekać do tego, aż będzie pani radna Alicja Studniak, bo ona ma pełną... Panie Miłko, było tak? Proszę państwa, ale to wszystko jest nic, to wszystko jest nic. Pani Alicja Studniarz przyszła z teczką przygotowana na to, bo ja rozumiem, spotkam kogoś na ulicy i zapytam się go, jak się czujesz, jaka pogoda, co u ciebie słychać. Ale pani Alicja Studniarz przyszła z premedytacją na spotkanie, na pomoc u prezydenta, który jest narciarzem, gdzie na słowa mojego przyjaciela, bo znam się od lat, Janka Sordyla, gdzie opowiada o Kasinie, mówi: moja góra, jeżdżę tam na nartach. Ja, korzystając z okazji, bo już tu więcej nie przyjdę, ale korzystając z okazji, może poprośmy pana Janka Sordyla, bo widzę, że ja rozumiem państwa jak najbardziej. Krzysiu, ciebie też rozumiem, ale tak naprawdę nie rozumiem, bo na korytarzu mi mówisz i zawsze mówisz, że będziesz pomagał. To dlaczego, zadam pytanie, dlaczego w tym momencie nie powiesz, jak było? Przecież byłeś tam, widziałeś. Ale panie prezesie, słyszałeś. Naprawdę chcę teraz... odpowiedzieć. Wiem tylko tyle, że da to pytanie pan prezydent najjaśniejszej Rzeczypospolitej powiedział, że to bardzo fajnie, bo i on jest narciarzem. No, no taka była prawda. A co na to pani Alicja? A tego już nie pan, to było... To ja może poproszę, jeśli będzie o pomoc pana Janka Sordylego, byłego radnego, który mnie namówił na to, mógłbym do niego dzisiaj mieć pretensje, ich tych pretensji nie ma, że on mnie utopił w tych rzekach z tymi wyciągami, bo on mnie namówił na to. Ja był TKKF, odkupywałem od nich wyciągi, które nic nie były warte. Wykupiłem m.in. od pana Kubika radnego też kawałek pól, które tam były. Albo tutaj od kolegi, tak samo. Ja pytam, co mamy, proszę mi doradzić, co ja mam robić? Jeśli rada mamy w swojej radzie ma osobę, którą w taki sposób, ja, przepraszam bardzo, bardzo mnie to zawolało, bardzo. Także ja bym poprosił, jeśli później to ewentualnie pana Janka, że może krótko, chciałbym, żeby to zabrzmiało głęboko i żeby było wiadomo, o co chodziło. Dziękuję panie prezesie. Panie Janie, proszę bardzo, proszę o zabranie głosu. Panie przewodniczący, moi burmistrzowie, szanowni panie i panowie radni, szanowni goście. No nie byłoby mnie tutaj, żeby nie ta cała sytuacja, gdzie zaistniała na spotkaniu z prezydentem, gdzie spotkał mnie zaszczyt spotkania się z prezydentem. Byłem ucieszony, bardzo zadowolony. Nie wiedziałem, że w takiej sytuacji, w takim gronie zostanie taki temat poruszony. No, to było, nie kryłem swojego zaskoczenia, jeszcze w tak negatywnym świetle stosunku do inwestora. Czułem się zobowiązany stanąć w jego obronie i delikatnie mówiąc pani radnej, że mija się z prawdą. Poprosiłem pana prezydenta o chwilę uwagi, że to zajmie może 5 minut, może trochę krócej, może dłużej. Naświetlić sytuację inwestora, kto to jest, gdzie inwestuje. Wszystko pamiętam, jak zareagował na słowo Kasina, bo on tam najbliżej też tam jeździ na tych wyciągach. I naprawdę pierwszy zareagował narciarstwo, no to on ucieszony był, ale później jak słyszy, że takie sytuacje, mamy problemy z inwestorem, no dla mnie to było nie do przyjęcia. No musiałem zareagować i musiałem tutaj do was przyjść, chociażby dlatego, że po tym spotkaniu 80% tych ludzi, którzy byli na tym spotkaniu, przychodzili do mnie i mówili: Jasiu, dobrze, żeś to powiedział. Dobrze, żeś to powiedział, że ktoś się znalazł taki, który to powiedział. Bo no nie można było tak puścić płazem, jak ktoś w takiej okolicznościach ma przygotowane mowę, plus jeszcze wręcza dokumenty, nie wiem jakie, panu prezydentowi. Przypuszczam, że pamiętam, że pan prezydent zapytał, czy pani minister o tym wie, bo tam padło, że obilił pani minister. No wie, no to już po co? A ten mówi: no ale niech pan prezydent poprze to wszystko. No ja nie kryłem zbulwersowania zaraz po tym spotkaniu. I dlatego jestem zobowiązany, byłem, żeby powiadomić inspektora, że taki temat został wywołany i musimy coś z tym fantem zrobić, bo tak jak mówię, no przecież on tu wspomniał, że ja byłem inicjatorem tego zakupu, tego wszystkiego. No nie może nie do końca ja, ale braliśmy wzorce z Białki,
jak się to robi. Ściągnęliśmy tutaj inwestorów. No, zaczęliśmy od członków grupy Maspex i naświetliliśmy sytuację. Mieliśmy szukać dalszych sponsorów wzorem Białki, że będzie tam było 100 właścicieli do wyciągu. Usłyszeliśmy, nie szukajcie już nikogo, my w to wchodzimy. Cieszyliśmy się i jak gdybyśmy, że mamy takiego, nam zazdroszczą inne gminy, takiego inwestora. No naprawdę, bo to tyle dziesiąt milionów zainwestować po to, żeby teraz się patrzeć na to, że ktoś to żąda, żeby zburzyć. No mnie się to w głowie nie mieści, naprawdę. No. A co z miejscami pracy? No dobrze się mówi, teraz jest mniejsze bezrobocie, można pracę znaleźć, ale nie wierzę, żeby 200 osób ponad tak sobie poszło i zaraz gdzieś pracę znalazło. No nie wierzę, no odbiłoby się to czkawką u nas na pewno, a co by było na forum Polski czy w innych miastach, jak się to szanuje takiego inwestora. Niektórzy mówią, przenoście go przez przejście, żeby go nie przejechało, bo kto będzie inwestował? Takiego inwestora to, przepraszam, że tak mówię żartem, bo kto, takiego inwestora to jest skarb w gminie, skarb w gminie. A tutaj jak się takie teksty puszcza, no naprawdę ja byłem zniesmaczony i nie kryję tego i stąd tutaj jestem i dlatego w pełni popieram inwestora, że kolega Sławka, że jest oburzony. Jest oburzony, no bo nie można tak teraz zostawić, tyle dziesiąt milionów zainwestować i tak zostawić, że komuś się coś tam nie podoba. Naprawdę, trzeba się nad tym zastanowić, panowie radni, pomóżcie, bo naprawdę to jest, przecież tu nie chodzi o jego. Inwestuje w innych gminach. Ja prezydentowi powiedziałem, gdzie inwestuje, gdzie wszystko, co robi. Wcale tu nie musi inwestować, tak mi się wydaje. Ale jest patriotą lokalnym i tutaj ma pieniądze, wszystko, żeby to się kręciło. Mówi się w Polsce o całym Andrychowie, wszędzie, co wy tam macie. No oczywiście teraz się mówi w sensie tym, że kiedy to będzie uruchomione. No głupio to opowiadać, głupio tego słuchać, ale takie są fakty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze pan prezes Rusinek chciał dopowiedzieć. Znaczy, proszę państwa, to tak, dziękuję się bardzo za to, że stanąłeś w obronie i wtedy i dzisiaj też, że tutaj przyszedłeś. Ale naprawdę rzeczy bolą. Jest mieszkaniec z Andrychowa, ma tylko posiadłość w Żykach. Dałem państwu pismo, co pisze do wojewody. Proszę państwa, ja z tą osobą rozmawiałem kilkakrotnie. Prawie mnie szantażowała do innych rzeczy. Mam wymianę pewną SMS-ową. Nie powinno to tak wyglądać. Nie powinno to tak wyglądać. Przykro mi jest. Pytam państwa, co w takiej sytuacji państwo, tam mówię, no ja akurat się miałem zarezerwowany dzień, no nie macie pani radnej, żeby tutaj przyjść, no to miałem zarezerwowany dzień i po prostu może państwo macie jakiś pomysł, może państwo macie jakiś, ja nie chcę, żeby mi ktoś coś dał, żeby tak nie było to odebrane, ale po prostu wymyślmy, pomyślmy, zastanówmy się, bo tak mówię, problemy są do rozwiązywania i ja je próbuję rozwiązywać od